zaczynamy postrzegać takie niewielkie, niewielkie fotografie. Te fotografie są okruchami pamięci i jeżeli tych okruchów jest dużo, to one tworzą taką linię, która jest linią prowadzącą nas do przeszłości, a jednocześnie stanowiącą taką linię, po której my również kroczymy, pamiętając o tych ludziach, których tutaj widzimy. Ta instalacja, którą nazwaliśmy Mur Pamięci, powstała dzięki Państwu, którzy tutaj jesteście. To Państwo jesteście autorami tego muru. Nie autorami projektu, ale tymi, którzy, dzięki którym mogliśmy te zdjęcia zachować dla tych, którzy przyjdą, będą na nie patrzeć. Nasze spotkanie jest spotkaniem rodzin tych, którzy tutaj zginęli. Są wśród nas dzieci, wnuki, siostrzeńcy, ludzi, którzy w tym więzieniu ponieśli śmierć, albo stąd poszli na śmierć do obozów zagłady, albo zostali rozstrzelani w publicznych egzekucjach, albo zginęli, zakatowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jest tutaj z nami oprócz rodzin mordowanych również pan prezydent miasta Kielce Wojciech Grybawski, pan przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Bogucki, pan senator Krzysztof Swoń. Witam serdecznie wszystkich państwa jako bohaterów i wszystkich, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Autorami naszej instalacji jest pan Michał Pidak, a wykonawczynią, która tworzyła te porcelanowe tabliczki i modelowała wizerunki, które otrzymaliśmy od Państwa, jest Janina Mironowa. Proszę Michała o kilka zdań o swoim projekcie i swoim pomyśle. Założeniem projektu było stworzenie delikatnego podkreślenia pamięci w postaci liniowej kompozycji porcelanowych broszek, czyli delikatne, niewielkie portrety, które symbolizują broszki osób, które tutaj właśnie się znajdują w tych portretach. Chodziło o kompozycyjne podkreślenie ciągu pewnej drogi przemierzenia właśnie osób, które znajdują się na tych portretach. Podkreślenie wzdłuż tego muru, czyli od wejścia przechodzimy wzdłuż portretów, dochodząc do wieży, w której znajduje się instalacja opisująca dokładnie dane osoby, dane postacie. Więc wieży można już dokładnie się zapoznać z biogramem osób. Linia kompozycyjna znajduje się na wysokości oczu. Chodziło o to, aby właśnie podkreślić tą drogę, to przemierzanie z jednego punktu na drugi. Autorką porcelanowych portretów jest nasza ceramiczka z indywidualnym w Kielcach, Janina Mironowa. Zapraszam później do przeczytania i obejrzenia detali wieży w instalacji multimedialnej. Dzięki Państwu udało nam się zbudować 48 tabliczek. To jest pierwszy etap naszego projektu. Ja już w tej chwili mam 7 kolejnych zdjęć. Dzisiaj jeszcze dostałem zdjęcia kolejnych osób. I podkreślam, ta pierwsza linia, ona niedługo będzie sięgała bramy więzienia. Mówimy o kilkuset osobach, które stąd, z tego więzienia poszły na śmierć. Są tutaj znane osoby, które dokładnie znają historię miasta i znają wojenną i powojenną historię, wiedzą, ile osób jest. Ile osób zginęło, ile związane z tego z więzieniem. I na pewno ja wierzę w to, że uda nam się zgromadzić tych tabliczek kilkaset. Każda z tych tabliczek to jest osobna historia. Ja nie mogę Państwu teraz wszystkim podziękować, którzy tu jesteście, ale każde zdjęcie i każda tabliczka to jest dramat osobisty, dramat człowieka. I najpełniej, najmocniej to Państwo mogą opowiedzieć o tym, jak wiele kosztowało rodziny tych, którzy zostali, żony, dzieci, śmierć ojców, śmierć synów. My będziemy wykorzystywać tutaj ten mur pamięci do pracy edukacyjnej.
tak jak powiedziałem, każda z tych historii jest historią tragiczną. Gdybyśmy tylko od pierwszego zdjęcia zaczęli opowiadać, to opowiemy życiorysy bardzo konkretnych ludzi, harcerzy, rzemieślników, żołnierzy, rolników. To są ludzie nie tylko z Kielc, ale również już tutaj z miejscowości z okolic, Kielecczyzny. Patrzę tutaj na zdjęcia dwóch partyzantów wybranieckich, które dostarczył nam dowódca Henryk Pawelec, który tutaj jest z nami. Jest zdjęcie Stanisława Drawdy, są zdjęcia harcerzy kieleckich, są zdjęcia ludzi zaangażowanych w działalność wywiadu, ale proszę Państwa, brakuje nam bardzo wielu zdjęć. Brakuje nam zdjęć chociażby tak znanych ludzi jak proboszcz Świętego Krzyża, ksiądz Wojciech Michałowicz, którego zdjęcia do tej pory nam się nie udało dostać, a który zginął w Dachau. Jeżeli ktoś wie, gdzie takie zdjęcie mogło być, bardzo proszę o przyniesienie. Nie mam zdjęcia Jana Foca z Świętego Krzyża, proboszcza z parafii Świętego na Świętym Krzyżu, ojca Oblata. Nie mam jeszcze bardzo wielu zdjęć osób, które zginęły w tych egzekucjach, które znamy, chociażby na stadionie kieleckim, to jest pan Andrzej Wiatkowski, który zna przynajmniej kilkaset osób rozstrzelanych na stadionie, ale również brakuje nam zdjęć ludzi, którzy zginęli tutaj po wojnie. Jest tu kilka osób. Jest tu zdjęcie Zygmunta Kwasa, który w tragiczny sposób zginął w rozpoznaniu przez agenta Urzędu Bezpieczeństwa, a który brał udział po wojnie w odbiciu swojego kolegi ze szpitala UB Zygmunta Pietrzaka. I pan Zygmunt nam tę historię, gdy jeszcze żył tutaj, bardzo dokładnie opowiedział. Ja, jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz podzielić się swoimi wspomnieniami czy swoją refleksją na temat naszych działań, naszego muru, zapraszam. Wiem, że pan Janusz Śliwek chciał tutaj zabrać głos. Bardzo proszę. Miejsce, gdzie teraz się zgromadziliśmy, to jest miejsce, gdzie no przez dłuższy czas zginęło wiele ludzi. Mówimy tu dużo o II wojnie światowej, ale musimy pamiętać, że już w XIX wieku założono tutaj więzienie i właśnie pod murami tego więzienia ginęli dzisiaj już bezimienni bohaterowie polscy. Jeden z taką zesławną osobą, jedną z taką osławną osobą, która tutaj zginęła już po wojnie, to jest wymieniony przed chwilą przez pana dyrektora Zygmunt Kwas. Był on więziony tu w murach tego więzienia i został zabity perfidny sposób. Szeregowiec zbliżył się do okna, prawdopodobnie może mi coś wykrzykiwał. W tej chwili jest trudno dociec, ale właśnie ten harcerz został zastrzelony przez wartownika. Żołnierza, który nosił mundur polski, który nosił na czapce znak Orła Polskiego. Jest to bardzo tragiczna rzecz, o czym należy zawsze wspominać. Oczywiście były to miejsca, gdzie ginęli ludzie w celach więziennych, ginęli na miejscu straceń, na szubienicy, która tutaj została zainstalowana, ale właśnie to jest jedyny przykład, gdzie został zastrzelony człowiek, który wyglądał przez okno, przez jakiegoś nadgorliwca. Zawsze pamiętamy o tych ludziach, którzy tutaj zginęli. Na pewno ich tutaj zginęła większa ilość, jak już wspomniałem, biorąc pod uwagę okres powstania styczniowego, nie gdzie indziej, ale właśnie tutaj, na terenie
tych murów ginęli nasi polscy patrioci. Dzisiaj musimy oddać im wszystkim hołd. I tym nieznanym, i tych, których dzisiaj wspominamy. To jest nasz obowiązek. Dlatego się tutaj zebraliśmy, ażeby przypomnieć o tych ludziach i żeby na trochę zapisali się w pamięci naszego miasta, w pamięci naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jedna historia z tych zdjęcia pociąga za sobą następne historie. Pierwsze zdjęcie, które jest od strony wieżyczki, podarował Jurek Daniel, dziennikarz, redaktor. Jest to zdjęcie jego ojca zastrzelonego w Suchedniowie. Gdy otrzymałem to zdjęcie, dostałem zdjęcia dwóch następnych osób rozstrzelanych w tej samej egzekucji. Panowie ze Sztandarem Narodowych Sił Zbrojnych przyszli oddać hołd Stanisławowi Grabdzie, żołnierzowi, który został tutaj w więzieniu kieleckim zakatowany. Są relacje, że został po prostu śmiertelnie pobity. Ale tak jak powiedziałem, każdy życiorys osoby, która jest na tym zdjęciu, jest to życiorys tragiczny. Jest to życiorys, który najlepiej sami Państwo potraficie opowiedzieć. Wiem, że jeszcze ktoś z Państwa tutaj chciał zabrać głos. Zgłaszał się chyba pan Krzysztof Widzik. Z żoną oczywiście. Drużynę harcerską na Białopolnie. To była drużyna młodsza harcerska. Właściwie o tej działalności tej drużyny młodsza harcerskiej nic nie wiem. Może jeszcze żyje ktoś, kto służył w drużynie Tadeusza Dolski. Jak się tam zdarzyło, to proszę ze mną się skontaktować. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, jedna z najgłośniejszych publicznych egzekucji w Kielcach na placu Świętego Wojciecha. Mamy już zdjęcia kilku osób, które zginęły wówczas rozstrzelania. Sądzę, że niebawem będziemy mieli wszystkie sylwetki, tak samo jak zdjęcia rozstrzelanych na ulicy Urzędniczej czy rozstrzelanych na Herbach. Proszę Państwa, zapraszam do rozmowy, do dzielenia się swoimi uwagami. Wszystkich Państwa proszę na salę naszą konferencyjną, gdzie przy kawie i ciastku będziemy mogli porozmawiać o losach, o naszym projekcie, o Górze Pamięci. Jeżeli są jakieś uwagi, bardzo proszę. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce, teraz publicznie zabrać głos, proszę. Jeżeli nie, zapraszam na salę konferencyjną. Dziękuję serdecznie.